Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym odcinku. Ja, wybaczcie, ale jestem jeszcze troszkę chora i mogę mieć zmieniony głos. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj muszę nagrać dla Was update rośliny, bo dużo się wśród moich roślin zmieniło i znowu niestety na minus, więc dzisiaj sobie trochę na te moje rośliny ponarzekam. Może mi znowu coś fajnego doradzicie. Jak widzicie, będę mówić o alokacji, bo jedna z Was kiedyś pisała, żeby ją częściej pokazywać, a teraz mam ku temu powód, żeby ją pokazać, bo ostatnio straciła dwa liście. Jeden usunęłam, tak po prostu bezwiednie, nie pomyślałam o tym, żeby ten liść zostawić i go usunęłam, natomiast drugi jest, wygląda coraz gorzej i pomyślałam sobie, że Wam pokażę, że sezon jesienno-zimowy widać, że się zaczął w pełni, bo moje rośliny od razu zaczęły szaleć. Że ta alokacja jest bardzo bujna i bardzo Wam się podobała, to właśnie były komentarze, żeby ją też od czasu do czasu pokazywać w roślinnym update'cie, jak ona się zachowa właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, no i na razie na minusie dwa liście. Nie wiem, jak Wam go w ogóle pokazać. Ona jest taka bujna, że ciężko. Ale tu widzicie ewidentnie, że ten jeden liść tutaj no nie wygląda za dobrze i on już jest do spisania na straty. Jak na razie się jeszcze trzyma. Jeszcze jest bujna, jeszcze wygląda dobrze, no ale tak mam wrażenie, że może być z nią coraz gorzej, więc no zobaczymy, to jest moja pierwsza alokacja w mojej kolekcji, więc no jestem ciekawa, jak przeżyje ten sezon jesienno-zimowy u mnie. Nie ukrywam, że na Allegro w ulubionych, w takich obserwowanych w sumie licytacjach mam kilka alokacji, które są tak piękne i kusi mnie zakup przynajmniej jednej. Natomiast na razie się wstrzymuję, może w przyszłym miesiącu jak pojadę do Polski, no i też chcę zobaczyć, jak ta będzie się zachowywać, czy będzie jej u mnie dobrze nawet w tym sezonie jesienno-zimowym. Ja Wam mówiłam, że wilgotność u nas bardzo spadła, teraz jest na poziomie no 50 kilku procent i ja to bardzo widzę po moich roślinach, że one no wyglądają zdecydowanie gorzej niż w sezonie letnim, kiedy u nas wilgotność była bardzo wysoka, ponad 70%. No i cóż, no będę je obserwować, możecie mi doradzić, co tutaj z tym fantem zrobić. Następnie roślina, do której już nie mam serca, cierpliwości i nerwów, ona się pojawiła w takim właśnie odcinku, czyli Diefenbachia. Usunęłam wszystkie żółte, suche liście, które miała, które pokazywałam Wam chyba w przedostatnim update'cie roślinnym. Natomiast jak widzicie, straciła kolejne, więc dużo było też komentarzy, żeby ją przyciąć. Postanowiłam, że na razie nie będę nic z nią robić, z tego względu, że to jest roślina, której pielęgnacja już mnie nie cieszy, ona wręcz mnie wkurza i jeżeli się po prostu, jakby to powiedzieć, jeżeli ją wykończę całkiem, to nie będzie mi jej szkoda, wręcz zaoszczędzę sobie nerwów. Jak widzicie, tu jest kolejny listek, który zaczyna żółknąć. Ja nie mogę powiedzieć, bo ona wypuszcza ciągle nowe, tutaj u góry również, z tej strony też widziałam, że coś małego się chowa i wychodzi. No, i wewnątrz, mówiłam Wam, że ostatnio ona się bardzo zagęściła tutaj wewnątrz, natomiast no nie wygląda okazale. Miała taki okres może z miesiąc, dwa miesiące temu, że wyglądała świetnie. Zaczęłam ją opryskiwać znowu olejkiem nim, więc zobaczymy, ale mam wrażenie, że tutaj to jest kwestia dalej wciornastków i ten olejek mimo wszystko sobie z nimi nie radzi tak jak powinien, w sensie nie na taką skalę, bo miałam z nią już nie wiem, może z pół roku temu problemy. W każdym razie ona ma te wciornastki już od dłuższego czasu i myślę, że tutaj będę musiała czymś bardziej radykalnym zadziałać, więc mam zamiar właśnie na Allegro zamówić jakiś środek na wciornastki. Jak zrobię jakieś zakupy roślinne, czy też takie rzeczy do roślin, typu coś na insekty, myślę o kulach nawadniających, jakieś pewnie osłonki i tak dalej, to się pojawi osobny odcinek na ten temat właśnie albo w styczniu, albo jeszcze w grudniu zdążę nagrać, zobaczymy. W każdym razie tutaj będę próbować jeszcze ją ratować typowo środkiem na wciornastki i zobaczymy, ale jeżeli po prostu nie przeżyję tego, to nie będę za nią płakać, bo naprawdę tak mnie wkurza. Ostatnio usunęłam bardzo dużo liści, a tutaj 2, 4, 6, 6 już jest całkowicie wysuszone, dwa kolejne się suszą, są w procesie, więc no tak jak mówię,
jak będzie wyglądać tragicznie, to po prostu się jej pozbędę. Pozbyłam się ostatnio mojej kawy arabskiej, tej mniejszej, bo wyglądała naprawdę tragicznie. Ta druga ma się świetnie. Podlewania są tak samo, starałam się obydwu zachowywać taką samą wilgotność, natomiast tej małej ciągle coś nie pasowało i stwierdziłam, że się nie będę wkurzać. Ona była już przesuszona, na każdym listku wyglądała strasznie, więc po prostu ją wyrzuciłam, już nie miałam do niej cierpliwości. Ta duża stoi, dopóki wygląda spoko, to będę ją trzymać. Kolejna tragedia, która się tutaj zadziała i też przypuszczam, że tutaj po prostu jest przegrana walka z wciornastkami. Nie wiem, czy mi się uda odratować. To są moje sukulenty z IKEA. I ten jeszcze wygląda jako taką. Jakiś czas temu Wam go pokazywałam, natomiast możecie zobaczyć tutaj wewnątrz, że on stracił w ostatnim czasie bardzo dużo listków, ale to są tylko te listki, które tu wpadły do środka, natomiast on zostawia w miejscu, gdzie stoi, mnóstwo listków dookoła, więc no coś mu znowu nie służy. Nie wiem, o co chodzi. Podlewałam go ostatnio, a ma dalej pomarszczone liście, tak jakby mu brakowało wody. Boję się go natomiast podlać, bo nie wiem, czy go też nie przeleję. Więc nie wiem, no ten wygląda spoko, ale zobaczcie ten drugi. Ten drugi to jest w ogóle tragedia. On się zrobił tak łysy. No widzicie, tutaj praktycznie nie ma żadnych listków i z nim jest taka sama historia. Podlewałam go ostatnio i ma dużo takich listków pomarszczonych. Właśnie tak jakby to sugerowało, że brakuje mu wody, ale mam wrażenie, że albo tutaj dalej grasują wciornastki, to jest bardzo możliwe, bo miałam z nimi problem właśnie na sukulentach moich, które stoją w jednym miejscu. Albo po prostu go przelałam. Więc tu tych liści wewnątrz jest o wiele, wiele więcej i to, co dzisiaj znalazłam wokół niego, no to jest taka ilość i on mi dziennie, myślę, tyle samo albo dwa razy tyle mniej więcej po prostu pozostawia listków w miejscu, gdzie stoi, więc no widzicie zresztą, że on jest tak mega łysy. Coś tam mu rośnie, nie mogę powiedzieć, to na przykład tutaj te dwa listki są nowe. Tu wypuszczę też dwa kolejne, więc nie spisuję go na razie na straty, będę go ratować. Na pewno muszę ograniczyć podlewanie, bo właśnie nie mam pewności, czy go przypadkiem nie przelałam. No i będę opryskiwać też olejkiem nim, żeby dalej walczyć z wciornastkami, jeśli to z nimi jest problem. No i właśnie kupię też ten środek na wciornastki i w grudniu po prostu zawalczę radykalnie, bo jeżeli to są wciornastki, to może ten preparat mi pomoże i uda się no, uratować tą roślinę. Mam nadzieję, że wszystkich listków nie straci. Już jednego sukulenta kilka miesięcy temu też straciłam ze względu na wciory, więc no, możliwe, że z tymi też tak będzie, ale na razie jestem dobrej myśli. Nie? Oprócz tego, to ten drugi wygląda naprawdę spoko, a pozostałe, które mam na tym samym parapecie, wyglądają świetnie, ale też jest regularny oprysk. Dalej moje epipremnum, też nie wiem o co mu chodzi, jest bardzo bujne, jak widzicie, to zawsze jest w ten sposób i stoi na tej półce za mną, tu teraz jest dziura, no bo na tej półce to epipremnum stoi, no i jak widzicie, jeden żółty listek, drugi żółty listek, tutaj wewnątrz, trzeci żółty listek, w kamerze one się wydają być mimo wszystko bardziej zielone, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że te listki są bardzo żółte. Tutaj też widziałam z tyłu, ten się zrobił jakiś taki oklapnięty, ten tutaj też zaczyna się z nim coś dziać, tutaj pod spodem jeden również, o ten tutaj też się wydaje być w kamerze bardziej zielone, ale musicie mi wierzyć na słowo, że one są żółte. Zresztą widzę, że ich łodygi są też żółte. Tu się też coś dzieje z tym. Więc nie wiem, o co mu chodzi. Podlewałam go ponad tydzień temu. Tutaj ziemia już jest na wierzchu bardzo sucha. Jak tak wsadzam do środka palet, to też czuję, że ma sucho, więc raczej go nie przelałam. Mam nadzieję, że to nie jest też kwestia wciornastków. Zobaczymy. W każdym razie usunę te żółte liście, będę obserwować. Taką samą historię mam z moją kalateą. Dzisiaj jej nie przyniosłam, bo nie tak dawno Wam o niej wspominałam, ale też zaczęła suszyć się znowu. Czekajcie, ona stoi w nowym miejscu, tutaj na, jak Wam pokażę, tutaj na tej szafce. Wcześniej tu stała monstera
Adansoni, ale pozmieniałam trochę moją roślinę miejsca, żeby im bardziej dogodzić, więc taka lata kiedyś tu w tym pokoju stała, miała się dobrze, potem zmieniała dwa razy miejsce, no i nie do końca chyba to miejsce jej służyło, więc znowu wróciła tutaj do tego pokoju, tu jest raczej dosyć tak cieniście, no i zobaczymy, jak na razie schnie dalej. Więc nie mam pojęcia, o co jej chodzi, co jej się odwidziało. Czekajcie, zrobimy sobie w miarę ładny kadr, okej? Okay. Pewnie będą znowu pytania o podpórkę. Co to za podpórka plaster miodu, która jest w epiprennu? To jest podpórka od Plantastic. Zawsze jak, jak rośliny z tymi podpórkami pokazuję, to dostaję od Was pytania, więc zostawię Wam po prostu linka w opisie. No i ostatnia roślina, z którą mam problem od samego początku, jak tylko kupiłam, czyli moja zielistka. Jak ją kupiłam, dosłownie po kilku dniach wyczaiłam, że ona ma dużo suchych liści, takich brązowo-czarnych wręcz. No i później zaczęłam ją regularnie opryskiwać olejkiem Nim i był święty spokój. Zresztą ona cały czas fajnie rośnie, bo ten olejek dodaje takiego niesamowitego wigoru. Mam wrażenie, że rośliny po nim rosną naprawdę bardzo szybko, ciągle wypuszczałem coś nowego. Mój aloes ostatnio, który Wam pokazywałam, no to jest szaleństwo. Pokazywałam go Wam może z 2 tygodnie temu, a teraz mam wrażenie, że on jest znowu jeszcze bardziej bujny. Natomiast tu mówiłam Wam, że jak mój synek był w szpitalu i też troszkę wcześniej, niestety ociągałam się z opryskiem tym olejkiem. No i mam wrażenie, że to wpłynęło na to, że ta wyziewiska znowu wygląda tak źle, bo jest ta sama historia, co na początku, jak ją kupiłam, że ona schnie niesamowicie. Jestem ciekawa, czy je będę... O, proszę. Tutaj lekko wystarczyło pociągnąć. Tutaj tak samo, zobaczcie. To się, w ogóle te liście już się nie trzymają. One są już tak zaschnięte, że o, tu bym się musiała trochę bardziej namęczyć. Nieważne. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć tylko to, że ona suszy się na potęgę znowu, ta zielistka. Będę miała znowu mnóstwo listków do usunięcia. No i też zobaczcie jej końcówki. Nie wiem, o co jej chodzi. Zieliska to jest roślina, która nie potrzebuje jakiejś specjalnej pielęgnacji. Jak ma więcej wody i jak ma mniej wody, to jej nie powinno to przeszkadzać. Natomiast mojej zdecydowanie coś przeszkadza. Zaczęłam też ją troszeczkę jakby rzadziej podlewać, więc zobaczymy, może ją przelałam, chociaż nie sądzę, bo tak jak mówię, miałam z nią problemy już od samego początku. I w ogóle mam takie przemyślenia, czy ona nie była już przypadkiem zaatakowana przez wciornastki, a że nagrywałam rośliny update i te rośliny stoją podczas nagrywania koło siebie, czy po prostu inne rośliny nie zaraziły się od niej. To jest, myślę, możliwe, bo tak jak mówię, wcześniej nie miałam problemu z wciornastkami. Pojawiły mi się w 2019 wełnowce, ale też mi się udało je zwalczyć i to dosyć szybko. Natomiast wciornastki pojawiły się dosłownie kilka miesięcy temu i właśnie nie wiem, czy tutaj nie jest winna ta zielistka. To jest roślina z IKEA. Ja ogólnie nigdy nie miałam problemu z roślinami z IKEA. Mam kluzję, mam hamedorę, która tutaj też stoi w tym pokoju. Co jeszcze mam? Nie umiem sobie teraz przypomnieć. A, mam monsterę właśnie, tą Adansona. No mam sporo roślin z IKEA i się mają dobrze. Mam problem teraz z tymi sukulentami i z tą zielistką. I nie wiem tak naprawdę, o co jej chodzi. Zaczęłam opryskiwać ją znowu regularnie olejkiem. Nim też mnie często pytacie, jak często robię oprysk. Ja wcześniej oprysk robiłam tak profilaktycznie, co mniej więcej 2-3 tygodnie, natomiast że teraz zauważyłam, że jest problem, znowu powróciłam do oprysku co mniej więcej 8-9 dni, tak mniej więcej się staram. Wiadomo, że czasami mi się trochę przeciągnie, ale staram się mniej więcej tego czasu trzymać, więc też Wam mówię, bo wiem, że pewnie pojawią się pytania. U mnie na kanale jest filmik na temat tego olejku Nim, jakie są jego właściwości, do czego się sprawdza, jak go stosuję, jak zrobić roztwór, jaki się u mnie sprawdza, więc zapraszam Was do tego filmu, jeżeli chcielibyście się na temat olejku Nim dowiedzieć więcej, to jest mój hicior. Natomiast widzę, że no coś sobie nie do końca radzi już w takich ekstremalnych przypadkach, tak jak tutaj te moje sukulenty, a jestem przekonana, że raczej są to wciornastki, bo wcześniej też miałam z nimi problem, więc
Chyba tutaj jednak w tym przypadku ten olejek był po prostu za słaby i będę musiała użyć czegoś mocniejszego, ale dajcie znać, co Wy sądzicie, jakie macie przemyślenia. Tak dzisiaj smutno w tym update, no ale tak czasami jest, szczególnie, że teraz jest taka pora roku, że dużo roślin może wyglądać kiepsko. Ja tylko liczę, że ta moja alokazja jakoś w miarę przeżyje ten sezon jesienno-zimowy. Staram się jej za bardzo nie ruszać, stoi ciągle w tym samym miejscu. No i cóż, zobaczymy, jak z nią będzie. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć houseplant tour. Myślałam o takiej edycji jesiennej, żeby nagrać, z tego względu, że kilka roślin moich zmieniło miejsce, dużo też roślin zmieniło się, jeśli chodzi o wygląd właśnie po tym olejku nim, że zaczęły być bardzo bujne. Tak sobie pomyślałam, żeby Wam pokazać, jak ta moja domowa dżungla teraz w tym jesiennym okresie wygląda. Więc jeżeli chcielibyście taki filmik, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa pa.